Statek to jest drugi dom. Jeden tu, a drugi tam na morzu, gdzie się miało masę swoich rzeczy i tak dalej. I z tymi ludźmi się nie tylko pracowało, ale mówię, spało się na tym statku razem i posiłki się jadło. I to była tak jakby rodzina duża, z którymi się później zaprzyjaźniało, poznawało. I jakoś człowiek był uczuciowo bardzo związany. I nagle taka tragedia, na oczach ginie jeden po drugim. I pobudł mnie można jeszcze do tego. No. To jest niesamowite przeżycie. I nie życzyłbym zresztą nikomu, żeby aż widział to wszystko, bo później długo by nie mógł spać. Wieczorem na prom załadowano w Świnoujściu 28 samochodów ciężarowych i 10 wagonów kolejowych. Zaokrętowano 35 pasażerów. 29-osobową załogą dowodzi kapitan Andrzej Ułasiewicz, doświadczony marynarz. Pływa od 25 lat. Na pokładzie samochodowym pojazdy mocowane są łańcuchami i ściągaczami. Na kolejowym ustawiane tak, by tory znalazły się pomiędzy kołami. Parę dni wcześniej w Istat, podczas podchodzenia do nabrzeża, prom uderzył o nie. Uszkodzona została furta rufowa. Mimo to udało się ją podnieść, a po załadunku dociągnąć do rufy. Przedstawiciele władz portowych Istat nie zgłaszali zastrzeżeń i prom wrócił do Świnoujścia. Ekipy remontowe naprawiały uszkodzenia wieczorami podczas postojów Heweliusza w porcie. Stacje meteorologiczne podały, że pogoda jest sztormowa, około dziesiątki. Zresztą pływaliśmy tak w taką pogodę już chyba z 2 tygodnie, także byliśmy przyzwyczajeni. Prom Jan Heweliusz mija główkę falochronu portu w Świnoujściu i wychodzi w morze. Woda w Bałtyku ma plus 2 stopnie Celsjusza, temperatura powietrza minus 3 stopnie. Pogoda stale się pogarsza. Położyłem się spać gdzieś około 2 w nocy. Pogoda już była taka sztormowa, było słychać silne uderzenie o burty. Statek lekko się już przechylał. Prom przechyla się na prawą burtę, ale prostuje się, gdy pełniący wachtę na mostku trzeci oficer postanawia przepompować balast do zbiorników na lewej burcie. Pogoda coraz gorsza. Podmuchy południowo-zachodniego i zachodniego wiatru osiągają już 110 km na godzinę. Prom znowu przechyla się na prawą burtę. Prowadzenie statku przejmuje kapitan. Koryguje kurs w prawo i poleca zmniejszyć prędkość, żeby uniknąć dużych przechyłów i destabilizacji ładunku. Tej nocy byłem dowódcą ratowniczego helikoptera w bazie lotniczej w Arlese. Tym razem pogoda się sprawdziła. Wieczorem szybkość wiatru dochodziła do 130 km na godzinę. Przy takim wietrze śmigłowiec nie wystartuje, więc mogłem się położyć. Na Bałtyku są jeszcze 4 polskie promy. Oficer wachtowy z Kopernika informuje, że w okolicach jego promu, który znajduje się przed Heweliuszem, prędkość wiatru osiąga 150 km na godzinę. Była już gdzieś tak po trzeciej, około trzeciej, jak mnie zbudziły uderzenie szklanek. Obudził mnie hałas przesuwającej się skrzynki z wodą, które miałem pod stołem, i przesunęła się na koje. Był wtedy przechył na prawą burtę. Kapitan poleca trzeciemu oficerowi skontrolowanie stanu furty rufowej. Gdy fala uderza o lewą burtę, kilkumetrową szczeliną tryskają fontanny wody, która jednak szybko spływa z pokładu. Po jakimś czasie nastąpił przechył na lewą burtę i znowu to wszystko poleciało
na lewo. No i przy tym straszliwe uderzenie wiatru. Szum, uderzenie, wichura normalnie, jak to przy takiej pogodzie sztormowej. Tylko że, mówię, jakaś jest zmożona jeszcze bardziej. Huraganowy wiatr do 150 km na godzinę wieje teraz z lewej burty od strony dziobu. Wiatr zrywa grzbiety fal. Wodny pył ogranicza widoczność, a chwilami uniemożliwia pracę radarów zainstalowanych na promach. Heweliusz znowu przechyla się na prawą burtę. Kapitan wydaje polecenie domocowania ładunku na pokładzie kolejowym, ale część pojazdów opiera się tylko o szyny. Kapitan manewruje głównie przy pomocy sterów strumieniowych tak, że statek myszkuje, dochodząc do linii wiatru. Niespodziewanie wiatr, wiejący dotąd z prędkością ponad 100 km na godzinę, słabnie i zmienia kierunek. Zabalastowany na lewą burtę prom w niezamierzony sposób przechodzi przez linię wiatru, który teraz zaczyna napierać na prom od strony prawej burty. Mimo wyłożenia steru na prawo, prom pod wpływem wiatru wykonuje dalszy zwrot w lewo i w tym momencie nagłe uderzenie huraganu z prędkością 150 km na godzinę powoduje gwałtowny przechył. Nagle słyszę bardzo wyraźne sygnały alarmowe i głos kapitana: uwaga, załoga i pasażerowie, ogłaszam alarm opuszczenia statku. Powtórzył to dwukrotnie, co najmniej, później w języku angielskim również dwukrotnie. No i wtedy doszło do mnie, że to już jest sprawa poważna. Nie przypuszczałem, że to jest jakieś realne zagrożenie, ale szybko wstałem, ubrałem się i wyszłem na korytarz. Bardzo ciężko się wychodziło, to naprawdę już w niektórych w chwilach było prawie, że niemożliwe wyjście stamtąd. W każdym razie ten przechył się pogłębiał, cały czas się pogłębiał na tą lewą burtę i prom się przewracał. Wiatr się coraz bardziej zmagał. Ta wichura, słychać było, jak jest, się po prostu powiększa w każdą chwilą. I mówię, no cóż, trzeba szybko wziąć na siebie kombinezon ratunkowy i opuścić kabinę, no i dostać się do pasażerów, jeżeli tylko jest możliwe. Prom coraz bardziej przechyla się na lewą burtę. Heweliusz zaczyna nadawać sygnał Mayday. Wołanie o pomoc jako pierwsze odbiera duńska stacja Rhen Radio, a minutę później również niemieckie Rügen Radio. A tutaj drzwi przywalone drugimi drzwiami jeszcze z łazienki, na to się ponasuwał cały ten... I mówię, no jak ja tu wyjdę stąd? No przecież to już jest właściwie tak, jakbym w trumnie był, no bo przechył, a przechył następuje. Słychać łomot, jak tam coś odpada, coś się wywraca, słychać no niesamowity rumor. Wyjść nie mogę, prom się przechyla, łoskot coraz większy, wichura uderza, że mało bulaje nie rozszapi, więc no mówię, no Boże, jakoś muszę stąd wyjść. Pomóż mi, bo chyba sobie nie poradzę. Taka myśl przez głowę. I wyszedłem na korytarz, a tam już przechył coraz większy, już podłogi nie ma. Czyli jedną nogą po szocie, po ścianie, a trzecią po podłodze. Wysokość stała się, poszła na bok, czyli musiałem być bardzo schylony, żeby w ogóle, bo wszedłem szerokością korytarza, nie wysokością, a szerokością. Ci, którzy byli już na zewnątrz, rzucali do środka kapok i ciągnąc ten kapok, żeśmy się łapali i w ten sposób, żeśmy się wydostawali na zewnątrz. Tak silne podmuchy wiatru, huragan, że normalnie człowiek by się nie utrzymał na nogach. Tam trzeba było prawie w takiej pozycji leżącej, żeby było przetrwać, żeby ktoś nie został zerwany, wydmuchnięty. Wszyscy pasażerowie z kabin na rufie wydostają się na pokład łodziowy. Nie mają kombinezonów ani kamizelek ratunkowych. Część z nich jest tylko w bieliźnie.
większość kierowców ciepłą odzież pozostawiła w kabinach pojazdów. Ocieplane skafandry, tak zwane pingwiny, zamknięte są w zalanym już przez wodę magazynku na rufie. W tym czasie Bosman, przy pomocy pasażerów, otwiera jedną z tratw ratunkowych. Dociera do niej kilku lekko ubranych pasażerów w kamizelkach. Podmuchy wiatru strącają ludzi do wody. Jedyne miejsce, w którym można było stanąć czy poruszać się, to było styk pokładu z nadbudówką, który był pod takim właśnie kątem. Katastrofa Heweliusza wydarzyła się w niemieckiej strefie poszukiwań. Prom pokonał mniej więcej 1/3 drogi ze Świnoujścia do Istat i znajdował się około 20 mil morskich na wschód od przylądka Arkona na wyspie Rugia. Akcje ratownicze prowadzi niemieckie Towarzystwo Ratowania Rozbitków, którego morski ośrodek koordynacyjny znajduje się w Bremie. O wprowadzeniu do akcji śmigłowców decyduje Wojskowy Lotniczy Ośrodek Koordynacyjny z Glicksburga. Śmigłowce w jednogodzinnej gotowości startowej stacjonowały w miejscowości Parow koło Stralsundu oraz w Kiloni. Rigen Radio powiadamia o odebraniu wołania o pomoc stację MRCC w Bremie. Ta przekazuje informacje na statek ratowniczy Arkona do portu w Zasnic. Warunki są bardzo ciężkie. Kapitan Arkony czeka na dwóch dodatkowych członków załogi, których już zawiadomiono o akcji. Usłyszałem głos drugiego oficera, który mnie zawołał, żebym podszedł bliżej tam w kierunku dziobu, gdyż zaczął wyciągać ze skrzyni pasy ratunkowe. Zawołał mnie, aby podawać te pasy w kierunku rufy, tam gdzie byli pasażerowie. Nie można było, nie było mowy o staniu, trzeba było się czegoś trzymać, czołgać, siedzieć, bo przewracało, porywało wszystko, kto nie chwycił pasa, jak tam wyciągali ze skrzyni na pokładzie pasy ratunkowe. Kto nie chwycił, to przelatywał jak listek wiatru. Padał deszcz i wiatr powodował to, że takie dosłownie jakby była ściana wody. Że nawet utrudniało oddychanie. Ośrodek MRCC z Bremy wydaje statkowi ratowniczemu Arkona rozkaz wyjścia w morze. W stan pogotowia postawiony zostaje duński śmigłowiec ratowniczy stacjonujący w Warlezie. Pierwsze łodzie to były od razu pod wodą, na tamtej burcie tratwy też pod wodą. Tutaj łodzie dwie nie do spuszczenia, bo leżały już zupełnie w poziomem, więc tylko tratwy trzeba było je otworzyć na burcie. Tratwę porywało otwarte, woda to zabierała. Pierwsza osoba wchodziła kładu nadbudówki, suchą nogą. Następna, która wchodziła po kilku sekundach, to już miała wodę do kolan. Następna już do pasa, następną żeśmy wyciągali już z wody po szyję. Na mostku pozostaje kapitan, wzywając pomocy przez radio. Został do końca, aby kierować całą akcją. On próbował jednak uratować i ludzi, i statek. Kapitana ostatni raz widziałem, będąc na mostku. Kapitan tam został. Kiedy się jakoś rozglądnąłem, to zauważyłem, że jestem dosłownie sam, a nad wodę wystaje coś tam 1,5 metra poręczy. Pamiętam, z górnego pokładu. No, nad wody dosłownie tylko, nie ma promu. Puściłem się. Bo się trzymałem jeszcze tej poręczy, puściłem się, fala mnie zabrała, a tu tak, oddychać nie mogę, nic nie widać, uszy zatkane, zupełnie tym pyłem, bo wiatr, tak silny wiatr rozbijał tą wodę na drobne, ten pył wszędzie wnikał, nic nie widziałem, nic nie tego, oddychać nie mogłem, miotałem się w wodzie, fale straszliwe. Wpadłem dosłownie w wodę, tratwa była zupełnie zalana, jak się później okazało, całe szczęście, bo było nas tam 10, 9 członków załogi, jeden,
jeden kierowca. Fale były tak duże, że cały czas. I po tym czasie, jak żeśmy się zasznurowali w tratwie, zamknęliśmy te włazy, to już byliśmy praktycznie no, w pozycji takiej siedzącej w tratwie po piersi w wodzie. I prom cał się czas przechylił. Straszny łoskot, więc te ładunki z tirów i z wagonów, wszystko się wysypywało, pogłębiając dodatkowo przechył. Krzyki ludzi, kipiel tego morza, niesamowite wrażenie. Na tej godzinie zatrzymują się zegary okrętowe. Prom przewraca się stępką do góry. Ośrodek ARCC z Glicksburga prosi o start duńskiego śmigłowca z Warlese. Start niemieckiego uniemożliwia huraganowy wiatr dochodzący w rejonie lotniska Parow do 160 km na godzinę. W takiej sytuacji jasne jest, że trzeba działać szybko. Zimą lodowata woda i silny wiatr nie dają rozbitkom wielkich szans na przeżycie. Wystartowaliśmy tak szybko, jak się dało. Na szczęście prędkość wiatru spadła. Ze Świnoujścia wychodzi w morze polski statek ratowniczy Huragan. Mimo wichury startuje niemiecki śmigłowiec z lotniska w Parow. Ich habe dann Anweisungen gegeben, den Hubschrauber nicht zum Hubschrauberlandeplatz zu schleppen, sondern unmittelbar nur aus der Halle zu ziehen und im Windschatten. Zaproponowałem, żeby nie wypychać śmigłowca na pole startowe, tylko bezpośrednio za hangar. Osłonięci od wiatru, mogliśmy włączyć silniki i wystartować. Zaczęliśmy opiekować się tymi, którzy nie mieli kombinezonów ratowniczych. Jak żeśmy zobaczyli wreszcie te światła, to mówię do tego kierowcy, mówię, niech się pan trzyma, spokojnie tylko. Bardzo tak spokojnie oddychać, nie wykonywać żadnych ruchów. Tu już nas oświetlają reflektorami. Jak będą mieli możliwość, to pewnie nas podejmą próby ratunku. Byliśmy pierwsi na miejscu. Włączyliśmy reflektor i w jego świetle, które ma kilka metrów średnicy, zobaczyliśmy gotującą się mieszaninę. Ludzie, tratwy ratunkowe, kamizelki, rozmaite szczątki, zniszczone fragmenty pokładu. Wszystko to wymieszane ze sobą pływało na niewielkiej powierzchni. Rzucili tą linę, która była taką pętlą zakończona i poczuli widocznie niemieccy ratownicy, że za coś ona zaczepiła. Podciągnęli i nagle na naszych oczach tratwa została obok. Ta druga, która była jeszcze z ludźmi i która była właśnie nieprzewrócona, nagle została podciągnięta w górę i się odczepiła od tego i się nakryła. Nakryła ludzi, którzy mieli na sobie kombinezony. Trzeba było przeciąć po prostu tą dno tratwy, żeby wyjść spod niej. A tu myśmy nie mieli żadnej możliwości odwrócenia tej tratwy. W tym zamęcie, w sztormie, nic przez dłużej niż jedną, dwie sekundy nie znajdowało się w tym samym miejscu. Rzucało nimi w górę, w dół i w tym huraganie było niezwykle trudno utrzymać śmigłowiec w jednej pozycji. Można na moment zawisnąć nad jakimś miejscem i mieć nadzieję, że rozbitek będzie w stanie uchwycić opuszczoną szelkę. Udało nam się wyciągnąć tylko tych ludzi, którzy byli ubrani w skafandry ratunkowe. Chociaż żyli jeszcze i tacy, którzy ich nie mieli. Ale wskutek wychłodzenia byli apatyczni, palce u rąk im skostniały i nie mogli już sami założyć sobie szelek. Szansę na przeżycie miał tylko ten, kto aktywnie mógł wesprzeć swój ratunek. Szansę zu überleben hatte eigentlich nur noch, wer aktiv seine Rettung unterstützen konnte. Tymczasem niemieccy ratownicy decydują się skierować do akcji drugi śmigłowiec stacjonujący w Kilonii. Ze swojej kwatery w Koszarach próbowałem dojechać samochodem do eskadry. Niestety nie udało się, bo w poprzek drogi leżało powalone wichurą drzewo. Było oczywiste, że mamy sztormową noc. Krótko po 6 byliśmy w powietrzu.
Wreszcie usłyszeliśmy takie syreny. Syrena, co jest? Już jest coraz widniej. Mogliśmy odczytać. Arkona, napis. Taki mały stateczek niemiecki, ratowniczy. Strasznie go rzucało. Miał wyrzuconą siatkę taką ratowniczą na burcie. Część ludzi z naszej tratwy postanowiło przedostać się na ten statek. Skoczył drugi elektryk i po wielkich perypetiach, tam go, w końcu go chwycili, bo by spadł. Spróbował kucharz. Wpadła mu ta noga, rozerwała te oczka, po pachwinę wleciał. Noga mu wpadła, więc go rzucało na tą stronę, na tą stronę. Myśleli, że go rozbije. Fale były jeszcze bardzo duże. Wreszcie go tam gdzieś chwycili za rękaw, zaczęli przyciągać za rękę. Pomału tam oni na tym i go wciągnęli do środka. Byłem gotowy przeskoczyć przez... Dosłownie tylko barierka była przede mną i bym był na pokładzie. I chciałem przeskoczyć. No ale bez tej asekuracji no popatrzyłem już, co się wówczas rozwidniło. Popatrzyłem, a tam już... pływało pełno zwłok dookoła i zrezygnowałem z tego skoku. Patrzył na to, był najbliżej pierwszy elektryk, Korzeniowski. Tak się dzielnie trzymał, nie miał kombinezonu ratunkowego, ale się dzielnie trzymał, nad podziw. Po tylu godzinach w tej zimnej wodzie on był i się zdecydował, skoczył, ale niestety, mówię, ręce były już zlodowaciałe, zaczęły mu się obsuwać po tej sieci, obsuwać. I się zsunął na naszych oczach, a strasznie miotało tym statkiem, bo był nieduży. Dostał uderzenie w głowę. Myśleliśmy, że się w ogóle roztrzaskała. Zanurzył się w wodzie, w tych wirach. Wynurzył się jeszcze raz. Drugi raz dostał w głowie, na naszych oczach zginął. Zniknął pod wodą. Przez cały czas wieje huraganowy wiatr do 110 km na godzinę. W rejon katastrofy nadlatuje duński śmigłowiec. Niemcy naprowadzili nas na miejsce wypadku. Byli już w trakcie podejmowania rozbitków. Polecieliśmy dalej w poszukiwaniu tych, którzy prawdopodobnie najdłużej pozostawali w wodzie. Zobaczyliśmy światełka pochodzące z kamizelek ratunkowych. Ustawiliśmy maszynę w pozycji umożliwiającej podjęcie z wody człowieka. Miał na sobie skafander wodoszczelny. Łatwo go było dzięki temu dostrzec. Był w dobrej formie, machał do nas. Zabraliśmy go z łatwością, jeśli można w ogóle mówić o łatwym wyciąganiu z wody ludzi, kiedy fale mają 15 metrów. Postanowiliśmy zbierać rozbitków po kolei. Niestety okazało się, że następny, do którego podeszliśmy, leżał pod powierzchnią wody nakryty kamizelką. Tak samo było z kolejnymi. Po chwili znów zauważyliśmy, że ktoś macha ręką. Kiedy już był w helikopterze, dostał zawału. Lekarz zaczął go reanimować. Trzeci, którego wyciągnęliśmy, niestety nie żył. Potem skontrolowaliśmy wszystkie światełka, żeby sprawdzić, czy przy kamizelkach są ludzie. Spuszczeni w dół ratownicy stwierdzili, że wszyscy rozbitkowie leżą z głowami pod wodą, ale człowiek tonie nawet nad wodą z powodu zimna i wiatru, który rozprasza duże ilości wody w powietrzu i blokuje dostęp tlenu. Skierowaliśmy się do Parów, żeby dostarczyć do szpitala człowieka z zawałem. Niestety zmarł, zanim dolecieliśmy. Mieliśmy więc na pokładzie tylko jednego żywego rozbitka. Było to ciężkie doświadczenie. Pojawia się drugi niemiecki śmigłowiec, który wystartował z Kilonii i podchodzi do powiązanych ze sobą tratew. Byliśmy bardzo szybko na miejscu, bo mieliśmy wiatr od tyłu, w plecy. Zobaczyliśmy wrak. Prom był wywrócony i dryfował kilem do góry. W miejscu katastrofy, na powierzchni ledwie kilometra kwadratowego, przy huraganowym wietrze i słabej widoczności operują teraz trzy śmigłowce. Śmigłowiec musiał ustawiać się bezpośrednio nad tratwą, ale wiatr spychał szelki zbyt daleko do tyłu. Musieliśmy więc ustawić się kawałek przed tratwą, a wtedy pilot jej nie widział. Pilot może w takiej sytuacji polegać jedynie na wskazaniach przyrządów i reagować na polecenia mechanika pokładowego obsługującego wyciągarkę, stojącego w otwartych drzwiach i podającego korekty,
vom Bordmechaniker an der offenen Tür. Jeden w przód, jeden w prawo, er gibt dann niżej, Korrekturen wie voraus wyżej. Eins, rechts eins, höher gehen, tiefer gehen. Podleciał do nas i spuścił linę ratowniczą. Pierwszy złapał ją Janusz Lamek i został wciągnięty na pokład śmigłowca. Mówimy, trzeba ratować Kochanowskiego, jeszcze może coś się uda. Podciągnąłem go z wody, tu kolega motorzysta zapiął mu, pokazaliśmy wyciągać, pociągnęli go do siebie, wzięli. Prawdopodobnie w tym czasie już straciłem przytomność i tylko koledzy, co mnie uratowali, po prostu zapinając i helikopter wyciągnął mnie do góry. Za chwilę opuścił, znowu nam udało się chwycić, no to ja się najpierw zapiąłem, przybywałem i później on chwycił i jako ostatni też się dostał na helikopter. Trzej spośród czwórki uratowanych byli mocno wychłodzeni i musieli jak najszybciej znaleźć się w szpitalu. Polecieliśmy z powrotem do Parów pod wiatr. Trwało to dosyć długo. Gdzieś po pół godzinie lotu czekały na nas tam już karetki pogotowia. Niemieckie wsadzili nas do karetek, zawieźli nas do kliniki. Ja myślałem, że to jest jakiś sen, że to wszystko, bo coś do mnie tam docierało, że to jest sen, ale jak oczy otworzyłem i zobaczyłem salę, szpital i w sumie te monitory. Także w ten czas sobie uświadomiłem, że to jest prawda, że takie coś się stało. Tam żeśmy przeżyli szok, że oprócz nas czterech, którzy zostali właśnie wyciągnięci z tej tratwy, praktycznie tam był przygotowany cały oddział dla nas, dla rozbitków. Okazało się, że jest tam tylko kilka osób. W Parów ląduje niemiecki śmigłowiec z następnymi dwoma uratowanymi członkami załogi. Statek Arkona nadal poszukuje rozbitków, ale po dwóch godzinach z uwagi na zły stan zdrowia uratowanych, którzy są na pokładzie, wraca do portu w Zasnic. Nadlatuje trzeci niemiecki śmigłowiec z nurkami na pokładzie. Mają za zadanie spenetrować przewrócony prom w poszukiwaniu uwięzionych tam ludzi. Dwóch naszych nurków zostawiliśmy na statku i rozpoczęliśmy poszukiwania śmigłowca. Było już jasno, widzieliśmy dryfujący kilem w górę wrak. Szansa czy nadzieja na znalezienie żywych była niewielka. I niestety wyciągaliśmy z wody tylko nieżywych. W rejon katastrofy docierają polskie jednostki. Śmigłowiec ratowniczy Mi-14, statek ratowniczy Huragan, a później okręt ratowniczy marynarki wojennej Heweliusz. Podejmują z wody lub stratę w ciała kolejnych rozbitków. Warunki były tak skrajne, że ludzie je nie wytrzymywali. Widząc, co się dzieje, nie wytrzymywali, dosłownie. Jak widziałem, to ginęli, jak to się mówi, no w mgnieniu oka. Za chwilę ruszał, patrzę, już nie żyje. No, to były chwile, to coś jest niesamowitego, kiedy człowiek widzi, że ktoś rozmawia, za chwilę nie żyje. I tak po kolei. Po prostu ta wichura nas zmogła. Z 64 osób znajdujących się na promie uratowano jedynie 9 członków załogi. Śmierć na skutek wychłodzenia lub przez utonięcie poniosło 35 pasażerów i 20 marynarzy. W czerwcu 1993 roku nurkowie Polskiego Ratownictwa Okrętowego na wraku promu Jan Heweliusz złożyli wieniec ku czci ofiar tej morskiej tragedii.